Czym dla mnie jest chleb? Zakwasem. To jest taka legenda z rodziny Zochy, że ten zakwas to ma tam parędziesiąt lat i pochodzi z jakiegoś tam hiszpańskiego zakonu. W każdej legendzie jakieś tam ziarnko tej prawdy tkwi, także być może. Chleb wziął się ode mnie z domu, ponieważ moja mama jadła go no dość regularnie. Jak przychodziły koleżanki, to wszystkie chciały kanapkę z tym chlebem, przychodzili znajomi, chcieli dostać chleb w prezencie. A ja na studiach chciałam sobie jakoś dorobić. Mama mnie nauczyła, zaczęłam to wypiekać, ale tylko raz w tygodniu. Nie myślałam, że po prostu z tego wyjdzie jakaś firma. Chleb coraz lepiej się sprzedawał, także jesteśmy teraz tutaj. Chleby na zakwasie, one mają taki trochę inny, głębszy smak. Jakość chleba i świeżość, jaką otrzymuje, jest dłuższa. Dla mnie widok tego złocisto-brązowego bochenka, jak sobie myślę, że ktoś go jutro będzie jadł, to normalnie aż zazdroszczę, że tak to powiem. Mamy produkty lokalne, które są robione przez prawdziwych ludzi, dla ludzi. Staraliśmy się zrobić dobrą selekcję. Sami jesteśmy koneserami dobrego jedzenia, także jest to dla nas czysta przyjemność. Aż uzbiera się jakaś gama i stwierdziliśmy, że dlaczego nie spróbować mieć taki kiermasz tutaj codziennie. To ja polubiłem bardzo halę targową w Gdyni, ten targowy klimat, łącznie z pakietem straszących mnie tam na przykład gołębi. No jeżeli chodzi o historię mojej rodziny, no to hala już się przewijała wielokrotnie. Mój pradziadek, którego nie poznałam, po wojnie prowadził również tutaj boks, właśnie na hali w Gdyni, może i nawet tutaj. Wydaje mi się, że jako taką to nazwę formę spółki, że dwie osoby biorą w tym udział. Ja sobie wyobrażam, że tylko z osobą, z którą też dzieli się życie. Dla mnie to jest fantastyczne, ponieważ czas wolny jest cały czas. Ujeździmy, załatwiamy jakieś sprawy, ale przy okazji ze sobą rozmawiamy, pójdziemy sobie na spacer. Jest po co, dla kogo to wszystko robić i z kim się tym cieszyć, także...